Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało rejestr sprawców. Przestępstw na tle seksualnym. Znajdują się w nim dane oraz zdjęcia osób, które dopuściły się gwałtów na dzieciach poniżej 15 roku życia oraz szczególnie okrutni sprawcy przestępstw seksualnych wobec osób dorosłych. W rejestrze figurują osoby, które urodziły się w subałkach, Sejnach czy Augustowie. Niektórzy wciąż odbywają kary pozbawienia wolności. Rejestr publiczny dostępny jest dla każdego. W sieci, ale już nie powszechnie dostępna, jest również wersja tego rejestru. Ten katalog przeznaczony jest dla osób i organów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zupełną nowością jest obowiązek nałożony na pracodawców i organizatorów działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem oraz sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Na stronie głównej rejestru publicznego znajduje się również link do policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na dla seksualnym. Dość intuicyjny interfejs pozwala na łatwe zapoznanie się z danymi statystycznymi dotyczącymi przestępstw tego rodzaju. Zaskakujące jest, że od chwili uruchomienia rejestru, czyli od 1 stycznia, odnotowanych zostało na nim około miliona wizyt. Rejestr zawiera około 700 sprawców.